Siemano, witajcie na kanale Git, ja jestem Burzyk. A ja Doman, cześć. Przetestujemy dzisiaj dla Was radio internetowe Wi-Fi od Kruger & Mats KM0816. Biało-czarne pudełko, klasycznie dla Kruger Matsa, skrywa trochę wizualizacji, trochę informacji producenta, m.in. specyfikację techniczną oraz radioodbiornik, ładowarkę z przewodem o długości 160 cm, z pilotem, do którego dołączone były już baterie, paluszki, dwa, no i na sam koniec instrukcja plus karta gwarancyjna, zestaw minimalny, zapewniający działanie urządzenia. Wszystko co trzeba jest. Ściereczka by się tylko jeszcze jakaś przydała do przecierania piano bleka. No niestety brudzi się niemiło się. Radio Wi-Fi Krugera waży nieco ponad 1,7 kg. Wymiary to 247 na 144 na 120 mm. Jak to stoi, jak to się ustawia? Bardzo dobrze. Jest to taka całkiem foremna skrzyneczka, która naprawdę, gdzie by się jej nie postawił, jeśli tylko utrzyma wagę dane miejsce, to będzie dobrze stała sztywno. Dzięki też gumowanym nóżkom na spodzie, takim bardzo mocno wystającym, silikonowym chyba. Nawet pod tym względem nie mogę nic zarzucić, można nawet coś sobie postawić na głośniku i będzie tak solidnie, równie sztywno. Dobrze sztywniutko. Tak jest. No, także pod tym względem naprawdę duży plus. Jeśli chodzi o front wyświetlacza, to jest on zrobiony z... Front głośnika jest on zrobiony z takiego błyszczącego tworzywa sztucznego, które jest bardzo, ale to bardzo podatne na kurz i bardzo podatne na odciski palców. Raz dotkniesz... Nawet suchą ręką i tak zostaje. Jeśli ktoś będzie chciał Wasze dane biometryczne, od razu wejdzie do pokoju, sprawdzi głośnik i ma wszystkie próbki odcisków palca. Całej rodziny. Dokładnie. Niestety, ale to jest problem tych piano bleków, że mimo, że to wygląda naprawdę ładnie, zawsze tak elegancko, tak ekskluzywnie, to utrzymać to w czystości trzeba być perfekcyjną panią domu. Dokładnie. Nie chłową panem domem. Dokładnie. Albo po prostu postawić je poza zasięgiem wszelkich rąk i obsługiwać tylko z pilota. Ale kurz i tak będzie. No przecierałem go dosłownie 45 sekund temu i już znowu nie wiadomo skąd jest kurz. Co tam dalej? Przejdźmy sobie na razie, omówimy samą budowę, bo tutaj reszta, tak jakby obwód głośnika, cała skrzynia jest stworzona z czegoś, co chyba jest drewnem. Raczej na pewno jest drewnem. Takim nawet nieźle wyglądającym czarnym odcieniu. Trochę mniej się błyszczy niż front i to dobrze, ale za to całkiem mocno zbiera rysy. Zaoblone krawędzie, bardzo fajne. Na bokach mamy dwa przetworniki. Trzycalowe. Tak, pod maskownicami. Prawdopodobnie z jakiegoś metalu. Może nie aluminium, ale jakieś tam stalowe czy metalowe. One wyglądają całkiem nieźle. Idąc na tył, mamy tutaj przede wszystkim bas reflex. Mamy antenę, bo radio, poza tym, że jest radiem Wi-Fi, może bez problemu pracować na stacjach FM i DAB+. To szanuję. Tak jest, zawsze może się przydać. Mamy aux in, mamy słuchawkowe, mamy gniazdo zasilania, no i antenowe DAB. No, jak chcemy sobie wzmocnić sygnał, a z DAB-em jest ciężko ogólnie. Szczególnie u nas jest bardzo ciężko, ale w całej Polsce nie jest łatwo, więc można sobie ten zasięg w jakiś sposób poprawić właśnie tym wejściem antenowym. Tutaj naprawdę też nieźle to zagospodarowane. Natomiast to, co będzie teraz najważniejsze, to powrót na wyświetlacz, który przede wszystkim ma bardzo fajne pokrętło z precyzyjnym skokiem. O, i tak wyczuwalny jest. Bardzo wyczuwalny skok, bardzo ładnie wygląda. To pokrętło głośności mi się bardzo podoba. No i przyciski funkcyjne key, left, right i home do obsługi systemu. Systemu, który jest taki sam jak w Fergusonie, więc omówimy go dosłownie pokrótce. Wszystko będzie wyświetlane na wyświetlaczu przekątnej 2,4 cala, wyświetlaczu kolorowym i całkiem czytelnym. Na głównym ekranie przy wygaszonym radiu możemy mieć ustawiony zegar cyfrowy bądź zegar analogowy. Wyświetla się też tutaj pogoda oraz dane z rynków finansowych, jeśli ktoś korzysta. No ale to już widzieliście w Fergusonie, bo jest to identyczny system jak ten z Fergusona. Uruchamia się od razu z ostatnio wykorzystywaną stacją, czy to radiową, czy internetową. Mamy wyciszone, żeby nas nie zbanowało. Jesteśmy dość daleko teraz od routera, który tutaj udostępnia nam internet, więc to będzie chodziło troszeczkę wolniej, ale uwierzcie, że jeśli tylko jest dobry zasięg, to naprawdę bez problemu wszystko będzie działało. Omówmy sobie poszczególne folderki z oprogramowania, które jest tutaj zainstalowane. Mamy ustawienia bardzo podstawowe, stacje lokalne, czyli radio FM tutaj będzie i DAB+, mamy radia internetowe, mamy centrum multimedialne, które pozwala na odtwarzanie plików z serwera, czyli na przykład z komputera, który jest w tej samej sieci, pliki udostępnione.
Mamy radio FM, mamy radio DAB, DAB Plus i centrum informacyjne. Też kilka jakichś podstawowych informacji, o których mówiłem. Można sobie tutaj ustawić, co ma być wyświetlane, pogoda z jakiego miasta. Jest wejście liniowe, czyli możemy sobie bezpośrednio do komputera podłączyć kablem, czy też z telefonu i też będzie działało. Jest Bluetooth, który nie ma problemów z zasięgiem. Co prawda nie musi być aż tak blisko telefonu, natomiast też nie ma co przez kilka pomieszczeń, bo na pewno nie zadziała, w związku z tym, że jest tylko Bluetooth w wersji 2.1. Ustawienia, o których mówiłem. No i tak to mniej więcej. Daj top 10 polskie. Wygląda. No tylko podejrzymy, co tam będzie. Pewnie RMF-y będą. No RMF, Złote Przeboje. Radio Bercik. Radio Bercik Silesia, Tok FM. Naprawdę pod względem radia internetowego bardzo fajnie to działa. Pod względem FM też u mnie bardzo w porządku. No DAB-y niestety nieco gorzej, ale to jest wina zasięgu. Jeśli radio i Wasz smartfon na przykład czy tablet jest w tej samej sieci Wi-Fi, możecie bez problemu obsługiwać całość z pomocą aplikacji Air Music Control, czyli ta sama aplikacja, którą już pokazywaliśmy, i działa ona równie dobrze, jest prosta w obsłudze, intuicyjna i tak naprawdę wówczas pilot staje się niepotrzebny, aczkolwiek zawsze go dobrze mieć. W związku z tym, że ją omawialiśmy, to ona będzie sobie po prostu tutaj na boku gdzieś przewijała się, ja będę przechodził przez różne opcje, a my porozmawiamy trochę o specyfikacji technicznej. Na szczęście Kruger udostępnia nam praktycznie pełną specyfikację techniczną, więc już na pudełku możemy rozkminić, co tu się dzieje. Słuchajcie, mamy 2-3-calowe przetworniki, o czym już mówiliśmy na bokach, 2x5 W, więc łącznie RMS 10 W. Pasmo przenoszenia 40 Hz, 20 kHz, impedancja 8 ohmów. Też muszę powiedzieć, chociaż to nie jest tutaj nigdzie zapisane, dobry stosunek sygnału do szumu. Tak, nie miałem z tym też problemu większego, zarówno na odtwarzaniu Bluetooth, jak i odtwarzaniu z przewodu jest w porządku. Co jeszcze możemy powiedzieć na temat specyfikacji? Możemy powiedzieć na temat połączenia chociażby Wi-Fi 802.11bgn. Burzyk mówił już o Bluetoothie 2.1. Mamy też rzecz jasna tutaj możliwość odtwarzania muzyki z komputera, możliwość muzyki odtwarzania formatów też, wave'ów, flaków, innych MP3, także to myślę dla tych, którzy troszkę więcej będą oczekiwać. W przypadku częstotliwości, no to oczywiście te funkcje radiowe, FM DAB plus internetowe, zakres częstotliwości FM od 80,5 do 108. No jeżeli chodzi o zakres DAB plus, to jest pasmo trzecie. No i to myślę, że powinno Wam tak naprawdę z tej całej specyfikacji wystarczyć. Zasilanie właśnie, bo nie jest to radio bezprzewodowe, musi działać przewodowo. Jak widzieliście w zestawie, niewielki zasilacz, zatem do kontaktu tam powinien się łatwo wcisnąć gdzieś za jakimś biurkiem, za jakimś stolikiem czy za szafką, tak żeby można było też w miarę dosunąć to do ściany. Tak jest. Aplikację na szybko pokazaliśmy, więc posłuchajmy, jak to będzie grało. Funkcje radia, zarówno Wi-Fi jak FM i DAB działają, ale różnie to bywa za prawami autorskimi oraz zasięgiem, więc my w standardowej procedurze posłuchamy przez Bluetooth ze Spotify'a, z naszej playlisty NCS-a, no i Runaway House Remix. Od razu powiemy, że radio wyciąga 87 dB na maksa i ma osobny potencjometr pokrętle, jak i w telefonie. Posłuchajmy. Może jeszcze Shadows. A może jeszcze coś gitarkowego? Szklaną pogodę mogę Ci zaproponować? Przyjmę tę propozycję. Przed refrenem.
myślę o tym, że sobie kupić gitarę, jak słucham takich rzeczy. No na górze chcesz zagrać to. Gitarę? No. Ale nie elektryczną. Najpierw dobrze byłoby się nauczyć grać na zwykłej. No zdecydowanie dobrze byłoby najpierw na zwykłej się nauczyć grać. Na razie to grałem sobie na sutku, tak wirtualnie. Więc to by było na tyle. No i co? Może teraz ty się wypowiedz pierwszy o tym, co usłyszałeś. Bo jestem bardzo ciekawy. Usłyszałem, trzy piosenki usłyszałem. To trzy piosenki. Dwie klubowe, jedną rockową. Tak, więc mogłem usłyszeć w różnych gatunkach muzycznych. A jeszcze słuchaliśmy wcześniej radia, jakichś tam dubów i też radia dubów, cyfrowego. Dubów, dubstepów i tak dalej. Dubów, dubstepów i RMF Max. I słuchajcie, no muszę powiedzieć tak. Na maksa jak granie trzeszczy, nie harczy, nie pierdzi. To jest duży, ogromny plus. Ale niestety jest to radio stosunkowo ciche. Tak jest. Jak na gabaryty, ja myślałem, że będzie głośniejsze. 87 dB to nie jest dużo jak na takie radyjko. Mhm. Z drugiej też strony to nie jest radio, które nam ma służyć do tego, żeby nagłaśniać imprezę i jakieś domówki, tylko ma służyć do tego, żeby się delektować, żeby miło sobie spędzać czas, żeby gdzieś w tle sobie grało, jak coś będziemy robić. To jest w końcu funkcja radia, ale też patrzymy na to przez pryzmat tego, iż mamy tutaj łączność Bluetooth, mamy możliwość korzystania z tego jak ze zwykłego głośnika. Ale jeżeli chodzi o samą jakość, no to muszę przyznać, że tony są dobrze wypozycjonowane, średnie, niskie, wysokie spokojnie się tutaj od siebie odcinają, też wysokie nie przeszkadzają, średnie da się słyszeć. Scena, dzięki temu, że mamy tak przetworniki umiejscowione, jest stosunkowo szeroka, tak. Nawet jak siedzimy blisko, jak dalej to już w ogóle, ale brakuje mi trochę basu. No właśnie, to jest to, od czego ja chciałem zacząć, tak właśnie. Jak ty na czym skończyłeś. Nawet nie tyle, co mi brakuje basu, bo to nie chodzi o to, że bas ma łupać i wszystko inne zagłuszać, ale oczekiwałem, że będzie bardziej sprężysty. To prawda. Tutaj ten radioodbiornik, ten głośnik zdecydowanie lepiej radzi sobie właśnie w innych gatunkach niż muzyka elektroniczna klubowa. Jeśli chodzi o niskie tony, to one, jeśli już się pojawiają, to są takie troszeczkę dudniące jak gdzieś z dna studni, co troszeczkę mnie zasmuciło, dlatego że gabaryty tego radia pozwalały liczyć na więcej. Mieliśmy kilka znacznie mniejszych głośników, które miały lepszy bas, no ale pominąwszy, bo jednak tutaj to, co najważniejsze, jest mnogość opcji odtwarzania. Możemy odtwarzać w zasadzie ze wszystkiego, w każdy możliwy sposób, czy mamy dostęp do internetu, czy nie. I to jest bardzo ważne. Dźwięk będzie przyjemny, nawet na maksymalnej głośności te wysokie tony nie wchodzą jakoś tak bardzo nieprzyjemnie w uszy. One są naprawdę dobrze zbalansowane, ale to też dzięki temu, że radio nie jest za głośne. Podejrzewam, że gdyby było głośniejsze, no to po prostu stałoby się bardziej męczące. Brakuje mi też troszeczkę może jakiegoś akumulatorka, bo jest na tyle duże, że można byłoby tu zrobić jakieś zasilanie, że tak powiem, bezprzewodowe, ale to nie jest problem, bo to radio i tak będzie zawsze stało. Zawsze będzie stało w domu, bo ono nie ma żadnej normy wodoodporności. Kurzoodporności chyba ma, bo jest pełno kurzu, ale nic się nie dzieje, no ale oczywiście żartujemy. Nie zabierać go na dwór, chyba że gdzieś pod dachem by sobie stało w dobrą pogodę, to owszem. No ale ogólnie spodziewam się tylko odrobinkę więcej po tym basie. Poza tym nie mogę się za bardzo do niczego przyczepić. No ja niestety też jak zawsze czepiam się piano bleków i innych, że to tam... Materiały wykończeniowe, że to ładne jest, to naprawdę elegancko wygląda, bo jednego Krugerowi nigdy nie można zarzucić. Ich sprzęty zazwyczaj są stylowe, są takie eleganckie. Ja kiedyś pamiętam, jak słyszałem marka Kruger Mats, nie wiedziałem nawet, że to polskie jest. To się okazuje, że to polska firma i tutaj muszę to pochwalić, jeżeli chodzi o design i wykonanie. No jeżeli chodzi o cenę, no to trzeba mieć na uwadze to, że radia Wi-Fi, jeszcze takie wyposażone są drogie. Po prostu są drogie, więc nawet ciężko jest znaleźć dobre radio Wi-Fi poniżej 400 zł. Nie ma, prawie że nie 500 ma. Złotych prawie, że nie ma takich rzeczy. Tak. I tutaj 450 zł to jest ta średnia cena, jaką przyjdzie nam zapłacić za ten model. Uważam, że jest to cena akceptowalna, bo takie tyle te radia kosztują z możliwością tylu połączeń dostępnych, że tak powiem, do odtwarzania muzyki. Natomiast jeśli bym miał porównywać z czymś, co już testowaliśmy, to wspomnę o tym Fergusonie, którego ja miałem, to był jest 350 bodaj, który kosztował pewnie dość podobnie, może ciut mniej, ale miał po prostu fajniejszy bas. Może dźwięk był mniej zbalansowany niż w tym Krugerze, bo tutaj jest ogólnie może jakoś tak czyściej, lepiej troszeczkę. Natomiast jeśli chodzi o muzykę elektroniczną, klubową i tam, gdzie potrzeba jest trochę basu, to i 350S radziła sobie od tego Krugera lepiej. Także musicie po prostu sobie zdecydować. Po pierwsze, który Wam się bardziej podobał, bo tamten był zupełnie innej stylistyce, bardziej inny klasycznej, styl. Takiej drewnianej obudowie, ale z klasycznym sznytem. Tutaj jest raczej taka elegancja nowoczesna i trochę inny odbiór charakterystyki dźwięku. Tak, no to jest takie bardziej do jakichś tam radyjek, audycji może, żeby jakieś tam sobie odpalać. Tak. A tamto bardziej takie uniwersalne pod kątem młodzieżowej muzyki. Też. Dokładnie tak. Tak na przekór, bo wygląd te bardziej klasyczne, a muzyka bardziej, do muzyki, prawda? Bardziej klubowej. No tak czasami tak wyjdzie. Tak jest.
Radio Wi-Fi, internetowe radio od Krugera, model KM0816. Te nazwy to są zawsze takie zakręcone. Tak, nie mają jakiegoś pomysłu na nazwy, robią taką nazwą kodową wszystko. Nazwą kodową. Wi-Fi, internet, radio, po prostu. Chociaż jest ich kilka, to jest pierwsze, które testujemy od Krugera. Miejmy nadzieję, że nie ostatnie. Jest zdecydowanie warte Waszej uwagi, pod warunkiem, że nie oczekujecie sprężystego, głębokiego, dudniącego basu, ani bardzo wysokiej głośności maksymalnej. Dajcie znać, czy chcecie obejrzeć testy innych modeli tego typu, bo radia Wi-Fi robią się coraz popularniejsze, są już od wielu lat dostępne na rynku, jest sporo modeli nowszych, starszych. Jeżeli chcecie, to możemy je sprawdzić. No właśnie, i na sam koniec jeszcze dopowiem o tym, bo zapomniałem zupełnie, chociaż jest to oczywiste. Właśnie dzięki temu, że jest to radio Wi-Fi, możemy sobie m.in. ustawić pobudkę radiem oraz radio na noc, na przykład deszczyk, na przykład jakieś fale, no czy takie standardy jak na przykład autowyłączenie się radia po jakimś tam czasie. I tym akcentem kończymy. Do zobaczenia. Cześć! Do takiej muzyki jest to radio. Tańczysz jak rusałka, padł. Nie wiem, jak tańczę, coś tam się rusza. Boli mnie tu wszystko, nie mogę, koniec.